Co było większym problemem? Krótki czas na poznanie się z drużyną przed startem rundy wiosennej, czy też permanentne kłopoty zdrowotne? O, trudne pytanie. Myślę, że ten krótki czas udało się dość szybko spożytkować i czy miało to aż tak negatywny wpływ na osiągane wyniki, ciężko mi powiedzieć, natomiast na pewno im dalej w las, tym na pewno te kłopoty zdrowotne mocno dawało sobie znać i myślę, że w paru tych kluczowych spotkaniach to chyba one gdzieś tu przeszkoliły szale z goryczy, że w tych meczach nie udało się nam punktować za pełną pulę. 9 punktów zdobytych w rewanżowej rundzie to bezsprzecznie progres, jeśli chodzi o statystyki. Ale w czym udało się poczynić największy progres w kontekście boiskowej postawy? No na plus największy z mojej perspektywy, taki też cel sobie zakładałem przychodząc tutaj do drużyny rekordu, no to była poprawa gry i zachowań może przy stałych fragmentach gry, szczególnie w defensywie. Uważam, że ten aspekt udało nam się poprawić najlepiej. Generalnie plusem na pewno jest też nasza gra obronna. Tak jak wspomniałem już, na pewno takim niechlubnym wynikiem czy rezultatem zakończył się dla nas mecz w Łodzi, jak również mecz u siebie z Łęczną. Natomiast były to spotkania, w których już podkreślałem też, że no, ogromną rolę miało zmęczenie w naszym przypadku, które spowodowało, że nie byliśmy równorzędnymi przeciwnikami na przestrzeni całego meczu. Pointując, uważam, że plusami, jakie poczyniliśmy, to na pewno gra obronna całej drużyny. No to skoro wspomnieliśmy już o najgorszym z meczów rundy wiosennej, to dla odmiany ten najlepszy ligowy w wykonaniu Bielszczanek? No uważam bezsprzecznie, chyba najlepsze spotkanie, znaczy na pewno najlepsze spotkanie to, w którym pożegnaliśmy się z kibicami w tym sezonie. Mecz z Lotosem Gdańsk, w którym uważam, że zaprezentowaliśmy pełen potencjał i chciałbym, żeby zespół kobiecy rekordu wyglądał jak najczęściej i prezentował taki poziom w meczach o stawkę, w meczach o punkty. Puchar Polski, dotarcie do ćwierćfinału jest chyba jednym z najprzyjemniejszych wspomnień i doświadczeń już minionego sezonu. Cieszę się, że mogłem też dołożyć jako trener cegiełkę do tych rozgrywek. Uważam, że naprawdę niedużo nas dzieliło od tego, żeby przebrnąć przez kolejną rundę. Mecz ze Śląskiem Wrocław, w odróżnieniu od tego ligowego, zagraliśmy naprawdę na przestrzeni całego meczu jako równorzędny przeciwnik. Mieliśmy swoje szanse. Koniec końców jedna bramka zdecydowała o tym, że pożegnaliśmy się na tym etapie, ale tak uważam, że zrobiliśmy to w dobrym stylu. Czy i jak bardzo zmieni się zespół w letniej przerwie? Myślę, że najistotniejszą zmianą, jaka już na dzień dzisiejszy jest wiadoma, to odejście najlepszej strzelczyni, najlepszej napastniczki, jaką mieliśmy, czyli Klaudii Adamek. Życzę z tego miejsca również powodzenia w nowym miejscu, aby godnie reprezentowała nasz były klub, a swój obecny i zdobywał jak najwięcej bramek. Na ten moment mogę potwierdzić też, że bramkarka Klaudia Ciupa nie będzie kontynuowała gry na trawie. Odeszły od nas też dwie zawodniczki, które przyjechały do nas z Ukrainy. Przyszły nowe też, jest już kilka wzmocnień. Udało nam się zakontraktować dwie zawodniczki, Klaudię Kubaszek i Julię Szostak. Pracujemy nad kolejnymi wzmocnieniami, na pewno na tych dwóch transferach nie poprzestaniemy. Parę słów na koniec o przygotowaniach do pierwszoligowej rundy jesiennej. Zaplanowaliśmy powrót do treningów indywidualnych od 1 lipca. Z drużyną się już spotykamy na pierwszych zajęciach 11 lipca. Mamy w planie okresu przygotowawczego rozegranie 4-5 gier kontrolnych. Myślę, że te 5 tygodni, które mamy jakby zaplanowane na zrealizowanie tego okresu przygotowawczego, pozwolą nam w pełni przygotować się na pewno do trudnego sezonu, jaki nas czeka na poziomie pierwszej ligi również.